Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Flash. W skrócie informacji gospodarczych tradycyjnie rozpoczynamy od naszego lokalnego podwórka. Premier Morawiecki przedstawił na wtorkowej konferencji, jak będzie wyglądał proces szczepień na COVID-19 w Polsce. Premier podkreślał, że aby przyszły rok był ostatnim rokiem koronawirusa, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeprowadzać proces szczepień. Polska podpisała odpowiednią umowę i mamy już złożone zamówienie na 45 milionów dawek z firmami takimi jak Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Johnson Johnson poinformował premier. Zaznaczył, że Polska jest gotowa podpisać kolejne umowy i czeka jedynie na sygnał ze strony Komisji Europejskiej. Poinformował, że obecnie przygotowany jest system logistyczny dotyczący szczepień. Koszt zakupu to od 5 do 10 miliardów złotych w zależności od ceny i od tego, ile jeszcze szczepionek dodatkowo kupimy. Bogaci płacą w Polsce większe podatki? Nic bardziej mylnego. Dane Fiskusa pokazują, że jest odwrotnie. Polski system podatkowo-składkowy bardziej obciąża najbiedniejszych niż najbogatszych. Najnowsze badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że ta anomalia ludziom się nie podoba. Oczekują innego systemu. W 2017 roku skorygowane obciążenie podatkowo-składkowe brutto Polaków zarabiających mniej niż 30 tysięcy złotych rocznie wyniosło 24%. Dla zarabiających między 30 a 50 tysięcy wskaźnik ten wyniósł 29,9%. Osoby o dochodach między 50 a 100 tysięcy musiały oddać państwu blisko 33%. Zarabiający między 100 tysięcy a pół miliona rocznie rozliczyli się z fiskusem na 31,7%. Natomiast najbogatsi, którzy zainkasowali więcej niż pół miliona rocznie, oddali w podatkach i składkach 22%. Wieliczą Marek Skawiński, dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów. W opinii Polaków wzrost dochodów powinien wiązać się ze wzrostem stawki płaconego podatku. Osoby zarabiające więcej powinny płacić więcej podatku nie tylko w ujęciu nominalnym, lecz również w ujęciu procentowym, podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Mimo drugiej fali koronawirusa i restrykcji wprowadzonych w wielu gałęziach gospodarki, bezrobocie w październiku nie wzrosło znacząco. Według opublikowanych w środę danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,5% wobec 3,4% miesiąc wcześniej. W porównaniu ze Stanem sprzed epidemii bezrobocie wzrosło więc zaledwie o pół punkta procentowego. Listopadowy lockdown przyniósł gospodarce około 8 miliardów strat z handlu, podały w środę Polska Rada Centrów Handlowych i Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Organizacje poinformowały, że odwiedzalność galerii w sobotę po otwarciu sklepów była około 30% niższa niż rok temu. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała przedstawił zasady programu dobrowolnych nabyć, czyli pozyskiwania ziemi pod budowę mega lotniska. Działki będą pozyskiwane do 2023 roku. W administracji amerykańskiej bardzo dużo kobiet, szczególnie. Mają zaopiekować się amerykańską gospodarką była szefowa Fedu Janet Jelen. Będzie stała na stanowisku ministra finansów, zatem możemy się spodziewać z pewnością luzowania ilościowego. Pani Janet Jelen jest zwolennikiem tak zwanego gotówki z helikoptera. Zobaczmy, co wydarzyło się w światowej gospodarce. Dolar amerykański w relacji do euro był dziś rano najsłabszy od kwietnia 2018 roku. Równolegle doszło do wyraźnego umocnienia złotego wobec euro. Dolar amerykański wyceniany był poniżej 3,70 zł. W nocy zielonego notowano nawet poniżej 3,68, a więc najniżej od września. Już w połowie grudnia niektórzy Amerykanie zakażeni byli koronawirusem SARS-CoV-2. Wynika z najnowszych badań Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. To miesiąc wcześniej niż pierwszy potwierdzony dotychczas przypadek zakażenia koronawirusem w USA. Badania, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, wykazało obecność wirusa w 106 z 7400 pobrań krwi dla Czerwonego Krzyża w 9 Stanach w okresie między 13 grudnia 2019 roku a 17 stycznia 2020. Czerwony Krzyż przekazał próbki do CDC w celu zbadania ich pod kątem przeciwciał SARS-CoV-2. Do tej pory pierwszy przypadek SARS-CoV-2 zdiagnozowano na terytorium Stanów Zjednoczonych. 19 stycznia u osoby, która wróciła z Chin, przypomina portal The Hill. Brytyjski regulator zatwierdził szczepionkę koncernu Pfizer i niemieckiej firmy BioNTech, co oznacza, że preparat został uznany za bezpieczny i gotowy do podawania pacjentom. Szczepienia mają ruszyć na wyspach w przyszłym tygodniu w pierwszej kolejności. Otrzymają je pracownicy służby zdrowia. Wyłączenie ze wskaźnika inflacji cen aktywów, m.in. mieszkań, sprawia, że miara ta jest oderwana od doświadczeń konsumentów, uważa były szef Chińskiego Banku Centralnego. Jego zdaniem wskutek luźnej polityki monetarnej nieruchomości drożeją, co zmusza ludzi do większych oszczędności i dusi konsumpcję z Przekonuje, że banki centralne nie powinny się kierować poziomem inflacji CPI przy decydowaniu o polityce monetarnej. Jego zdaniem wskaźnik ten jest nieskuteczny i przestarzały, a miary inflacji powinny uwzględniać również zmiany cen aktywów oraz usług publicznych. Argumenty ZU wpisują się w szerszy kontekst dyskusji o pomiarze inflacji i oderwaniu oficjalnych wyników od odczuć ludzi, ale i bieżącą debatę gospodarczą w państwie środka. W porównaniu do poziomu dochodów, ceny mieszkań w Chinach należą do najwyższych na świecie. Choć przewodniczący Xi Jinping wielokrotnie podkreślał, że mieszkania są budowane, by w nich mieszkać, a nie do spekulacji, mimo to pozostają ulubionym aktywem inwestycyjnym dla wielu Chińczyków. Już pod koniec 2021 roku aktywność ekonomiczna może wrócić do poziomu sprzed pandemii. Będzie to jednak przede wszystkim odzwierciedlenie szybkiego rozwoju Chin. W Europie odrabianie pandemicznych strat nie zakończy się nawet w 2022 roku. Polska będzie jednym z nielicznych wyjątków to główne wnioski z torkowego raportu Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według niej, światowy PKB zwiększy się w 2021 roku o 4,2%. Po takim samym spadku w bieżącym roku, a w 2022 urośnie o 3,7%. Poprzednio we wrześniu Perska Organizacja oceniała, że aktywność światowej gospodarce zmalaje w tym roku o 4,5%, a w 2021 odbije się o 5. Kołem zamachowym globalnego ożywienia będą Chiny. OECD ocenia, że aktywność w fińskiej gospodarce na koniec 2022 roku będzie aż o 15,4% większa niż w 2019 roku. Kolejny pod tym względem gospodarce Indonezji PKB w tym samym czasie urośnie o 6,6%. 37 krajach członkowskich OECD ożywienie będzie znacznie słabsze. Za dwa lata ich łączny PKB będzie zaledwie o 0,7% większy niż przed pandemią. W tym gronie szczególnie słabe rokowania mają kraje zachodniej Europy. W świetle prognoz OECD aktywność w gospodarce strefy euro nawet za dwa lata będzie niższa niż pod koniec 2019 roku. Podobnie ma być w Wielkiej Brytanii. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dzisiaj ekonomia raport o 22.25, a za chwilę główne wydanie wiadomości Telewizji Republika, czyli serwis dzisiaj.